Nikt nie może nas zmusić do udziału w wyborach, w których uczestniczyć nie chcemy. Może być tak, że chcemy brać udział w jednych wyborach, na przykład do Sejmu i Senatu, a nie chcemy do referendum. W takiej sytuacji, kiedy są trzy karty do głosowania, najbezpieczniej jest nie brać udziału w tych wyborach, w których nie chcemy uczestniczyć, przez zamanifestowanie, że nie bierzemy tej karty. Uwaga, bardzo ważne. To musi być odnotowane na spisie tym, w którym kwitujemy odbiór kart. Możemy stosowny dopisek zrobić sami, a może to zrobić ktoś z komisji wyborczej.